Witam wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku Zagrajmy w Final Fantasy X. Pozostała nam już tylko jedyna rzecz do zrobienia, którą zresztą właśnie widzimy na naszym ekranie wyboru. Możemy polecieć do nowej lokacji, która nazywa się Penance. Nie zapewne łatwo się domyślić. Penance to jest właśnie ta wielka bestia, która wynurzyła się z Covens. Ma przynajmniej sensowną muzykę, nie to co Dark Anima, która miała muzykę z normalnej walki. Jeju. I walka ta, jeżeli wiemy co robić, nie jest specjalnie długa. Chciałem powiedzieć, nie jest specjalnie trudna, ale jest długa. Powód jest dosyć prosty, mianowicie 12 milionów punktów życia, które posiada ten boss. Same się nie zredukują. To by było zbyt piękne, mówię jeszcze mi. W dodatku mam dwie ręce, które mają po 500 tysięcy punktów życia na łebka i się regenerują, jeżeli tylko je zniszczymy. Dlatego musimy je zniszczyć tak szybko, jak tylko fizycznie możliwe. Bo tak naprawdę to one są tutaj naszym głównym źródłem zagrożenia. Ile razy atakowałem tą rękę? Okej. To będzie raz, dwa, trzy, cztery. Obliteration powinienem przeżyć, ponieważ zmieniłem sobie zbroję. Mam teraz zbroję, która ma plus 20% do obrony. Nie mówię, że zostanie mi jak mówię, jak dużo HP, ale żeby przetrwać, powinien wystarczyć. Jak już mówiłem! Okej. Teraz ta ręka piąty raz. Ta ręka szósty. I ta ręka też szósty. I mamy spokój z enzyma. Przynajmniej na razie. A skoro już mamy ten spokój, to możemy atakować samego bossa. Mogę wam zagwarantować, że to chwilę potrwa. Choćby z tego powodu, że no siłą rzeczy. 12 milionów HP to jest... Jeden atak zdaje 100 tysięcy. Czyli 10 ataków to jest milion. Musimy zaatakować go przynajmniej 120 razy. Mogę... Nie jestem idiotą. Czekajcie. Bo nie zrobiłem czegoś, co powinien zrobić udane. Tak patrząc na swoje HP. Już. Właśnie. Trzy gwiazdki. Chyba to się przydadzą. I chcę zmiksować też... Gdzie? Dwa healing thing. Daje to nam Ultan Lola, który... może się wydawać nieprzydatny, ponieważ... Penance nie ma zamiaru używać na nas żadnych czarów żywiołowych, ale... Ultan Lola daje jednocześnie... Oż tak... Ultra Null Roll daje nam jednocześnie 5 stacków na wszystkich umiejętnościach w pokoju Chill, Focus i tak dalej. Przez obrażenia, jakie będziemy musieli wejść, powinny się odrobinę zmniejszyć. Czy mam rację? A, to już jest znośne. Teraz nie pamiętam, ile razy atakowałem tu jedną rękę. No bo zakładam, że to jest trzeci, czwarty. Piąty. Pierwszy. Drugi.
leci. Czwarty, cholera. Miałem nadzieję, że nie zostanę od tego zmuszony, ale już mam wydajbę. Paski i tak będą nam się ładować praktycznie z automatu, biorąc pod uwagę. Może będzie już jakiś tam obliteration. Praktycznie bez przerwy. Jak tylko dostaję swoją tyle, to używa obliteration. Kombinację proszę. Dobrze. Teraz to powinno od tego zginąć. To już pamiętam. Okej. Okay. Z Enzyma mamy spokój na chwilę. Jesteśmy też naładowani, jeżeli chodzi o używanie obydwaj baliku. Oraz wszechgwiazdy. Więc nie jest źle. To jestem w stanie na pewno powiedzieć. Przynajmniej do czasu, kiedy mam ich spotkane. Opa. Okej. Kolejny obliteration. I tak wygląda pierwsza faza walki z Penet. Teraz fadówki nie zajmiemy mu 3 milionów punktów życia. Nie mówię, że trwa to parę sekund, wręcz przeciwnie. Widziałem, że ludzie w najlepszych okolicznościach kończyli tą walkę w... ...40 minut? Albo 30. Nie jestem na koniec pewien, ale to się odnawiam. Nie. Dobra, to teraz tak. Raz, dwa... ...trzy... ...cztery... i 5. Teraz drugą. Tak naprawdę Torrency stanowią największe zagrożenie w fazie z PNS, dlatego musimy je eliminować tak szybko, jak to są możliwe. Potrafią narzucić od cholery negatywnych statusów. Musisz powiedzieć, że jego lewa ręka, lewa z jego perspektywy, ma mega gravitona, a w tej chwili nawet Auron nie ma zabezpieczenia przed statusami. Więc jeżeli by go użyły, cóż, nie byłoby to przyjemne. Nie liczyłem. Wydaje mi się, że to powinien być przedostatni. Czy chcę ryzykować? Nie. Tornado. Czasami po prostu gubię się w rachubie. Albo zapomnę liczyć i chodzi. To się wydaje. Aczkolwiek tornado na 100% daje mi to drugą rękę. Ponieważ szanse zaatakują mniejsze 4 razy. Epa. No. Jedna ręka won, druga też. I możemy atakować dalej. Okej. Okay. Wciąż nie zdjęliśmy mu nawet 3 milionów HP, co powinno mówić samo za siebie. Boję się też na matki, czym na pewno mi wystarczy ich spotkanów. Bo to jest trochę niepokojące. O, okej. Okay. Jeszcze 3 miliony zdjęte. Jest to po tym, że... Penes da ci swój... swoją dolną część.
pokazując jednocześnie swój ogon, tak jakby. I od tego momentu walka staje się dużo bardziej irytująca przede wszystkim. Z tego, że stracił swoją spowolniejszą część, po cichu zyskuje status haste. O czym oczywiście gra nas nie ma zamiaru informować. I jego atak staje się trochę mocniejszy. Obliteration zamienia Immolation, które atakuje spada tylko jedną osobę, ale robi to z klasą. Dlaczego mówię, że robi to z klasą? Bo narzuca przy okazji breaki i kasuje samą manę. Many aż tak bardzo nie potrzebujemy, biorąc pod uwagę, że użyliśmy Tisters, ale... Dispel na osobę, która obrywała... jest jak najbardziej wskazany. Bo drugi tur już nie przeżyje w takim razie. I tyle wam mogę zagwarantować. Okej, jedne ręki. Chciałem zrobić tak, żeby obie ręce odnawiały się w innym momencie. No i podobnie łatwiej to sprawę jednak. Przez drugiej strony, jak tak patrzę. Chyba nie będzie mi dane. Na świętego spokoju. Chwilę junę. Nie chcę ryzykować. Po prostu... Ech. Jeśli się okaże, wyjdzie jakiś mega graviton. Najgorsze jest to, że z tego co pamiętam, anima ma dosyć niskie agility, więc... Okej, okay. Spróbuj zaatakować tą łapkę. Lepiej, to nie jest taki zły wynik. Pytanie, czy przeżyje Immolation? Jeżeli tak, to przy odrobinie szczęścia zdąży jeszcze użyć Obliviona. Zależy na to na wspomniane Immolation, oczywiście. No, zdaje się 31 tysięcy, więc nie przeżyje. Nie mam nadzieję. Na jedno. Okej, wracamy i... Soga. Okej. Okay. Jest gadny, pewnie wione. A to jest Soga, zapewne wszystkim. Dobra. Co ja chciałem? Hej, znajomy. Ja tam wszelki upadek. Mam tylko nadzieję, że nie zdąży pójść Immolation. Oczywiście w Junę. Bo Junę... Weszła tutaj tylko jako postać tak naprawdę zerwowa, że tak powiem. Błagam nie w Junę, bo nie chcę mi się jej skrzeszać. Kogo trafisz? Błagam nie wiemy. Nienawidzę cię. Jeszcze się ręka odnowiła. Quick progress potrzebuję. Tu i teraz. Najlepiej w połączeniu jeszcze z Hazen. Chociaż wiecie co, czekajcie. Quick progress. Na, nie mogę tak. Nieważne. Miejsce. Muszę jak najszybciej Junę stąd wejść, to na pewno. Dobra, trzeci atak. Czwarty atak. Piąty. I ona wypadła. Immolation. Najgorsze jest to, że za nami jest taki dopiero mniej więcej świat lepiej bardziej. Okej.
czy przede wszystkim blizna na siebie. Już może nie chcę się męczyć z brykami. Dobra, to jest teraz raz. Łapsko ginie. I możemy sprawować quickhitami dalej. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. I biłem bossa dalej. Mam nadzieję, że dispelery nie kasują ci chillów i tak dalej. Bo nie jestem pewien, czy mojej postaci są w stanie przeżyć bez spekowy. A są. Dobra, tyle mi wystarczy. Biała magia. Czemu się nie może już z automatu ustawić na dispel? Przydałoby się. Boże. Okej, quick hit bossa. Quick hit w rękę. Okej. Okej. Proponuję. I teraz Simulation, czyli znowu trzeba będzie dispela. To akurat to naprawdę jeden wielki schemat, jeżeli jesteśmy odpowiednio do niego oczywiście przygotowani. Przy okazji odda, się uleczy. Dispelować go trzeba. Z tymi brykami to naprawdę wydaje gigantyczne wrażenie. Nie pamiętam, czy to chyba trzeci. Jeżeli dobrze liczę, to powinien być piąty w takim razie. Tak, to był szósty. Czyli źle liczę. Okej. Quick hit, więcej cookie. Łapko się odnowi, trzeba je zniszczyć. Skoro jesteśmy nie mieli wbudowanego defense po 20%, to podejrzewam, że Immolation by nas zabijało. A praktycznie przez cały czas biegałem bez takowego. No, wiem, że są ludzie, którzy twierdzą, że, no, że do tej walki trzeba podchodzić mając break HP limit, ale ja tak nie uważam. Ile razy walnęłem to łapko? Dwa? No bez szczerze. Ale to już się zaczynają problemy. Nie mam zero many. To będzie trzeci. Czwarty. Piąty teraz będzie. Jeżeli znowu szósty. Szmak! Nie, i moje bezbłędne wyczucie. Chodzi o to, żeby te łapka niszczyć tak późno, jak to tylko fizycznie możliwe, aby dużo dłużej się regenerowały. Bo jeżeli je zniszczy, bo dodatek się pojawiał, to zregeneruje się szybciej niż normalnie. Tak, niż normalnie w sensie porównania do mojej metody. Dobra, dziękuję za kolejny. Przy okazji odda. Uderzyłem go 3 razy. Nawet nie ma o czym gadać. To były 3 razy. Teraz się uważa 4. To jest 4, 5. Okej.
Link. Niestety nic nie mogę podać na to, że ta walka jednak schodzi tak długo. Jakkolwiek bym nie chciał jak się przyspieszyć, to po prostu nie mogę. Okej, to się jak tylko muszę teraz... zaatakować tą lękę. No, a propos lęki. To jest blisko. Też dla odmiany przeszła do bota naszej drugiej. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Nie disperuj, bo nie potrzeba. Nie było tych czasów? Naprawdę, nie chcę manować tu, o ile nie jest to absolutnie konieczne. Znaczy, nie chcę im dawać więcej tu, chyba że jest to absolutnie konieczne. Napady się przydają. O Boże, Dispel. No, o. Tak myślałem. Czyli dobrze liczyłem jednak. Nie jest ze mną aż tak, jak myślałem. Proszę się zagenerować. Ale nie mam szkolowca. Dobra, wracając. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Okej, czyli lękaj w tej chwili na hita. Tak nawiasem mówiąc, nie miałem jeszcze okazji o tym wspomnieć. I powinienem to zrobić dużo wcześniej. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale jeżeli obie ręce istnieją, to... Penance bardzo często używa ataku Judgment Day. Który... Czokolwiek by się nie obili, jest instant killem. Nie jestem pewien, czy działa to tak jak z Gravitonem Sina. Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek jest szansa, że jest to natychmiast w game over. Nie chcę was oszukiwać, dlatego nie mówię na 100%, że jest tak, jak mówię. Dobra, raz. Dwa. Cztery. Pięć. Mam pamięć schowaną, właśnie nie jest coś zapamiętać, jeżeli słyszę to, co mam właśnie zapamiętać. Czy wspominałem, że ta walka chwilę potrwa i będzie się dłużej? A co najgorsze, nie możemy absolutnie nic z tym zrobić? Były trzy ataki. A ty odpowiedź. To teraz czwarty. A? Pięć było? Okej, jeden już da.
ciężko mi jest nawet cokolwiek mówić w trakcie takiej walki, bo to jest jeden niekończący się schemat. Pojawi się ręka, zadaj 5 osób, po czym atakuj bossa, dopóki ręka nie dostanie tury. Znaczy, dopóki nie będzie blisko dostania tury. Jeżeli będzie blisko dostania tury, to zniszczy rękę. A w międzyczasie atakuj bossa. Jeżeli rzuci na siebie Immolation, to rzuć listę na osobę, która dostała z Immolation i tyle. O, druga ręka. Sztaś. Czy jesteś petaczem? No to jest czwarty. To jest piąty. Dwa. Wow. Nie chcę ryzykować. Nie jestem do końca pewien, czy to nie sam penalt rzucenia Judgment Day. Dlatego jeżeli nie ma jednej ręki, to przynajmniej jestem pewien, że to się nie stanie. A lewa ręka obezwała chyba za 3 razy? Tak, za 3 razy. Ech. To już... Śmiesznie to wychodzi, że zawsze na Riku spoczywa dispelowanie. Czwarty to będzie. Piąty. A tak, dać mi tego spokoju. Jakbym się machnął! Widzicie, czasami bardzo łatwo się pomylić. Wydaje się, że to w miarę proste obliczenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i to stawić, ale... Przez takie właśnie małe, głupie błędy można przegrać walkę, która się ciągnie już od jakichś już tam minut. W przypadku 28. Prawie. Aha, może kontratak? Mówcie co chcesz, napadaj przyspieszanie walki. Ta walka przede wszystkim schodziłaby dużo dłużej, gdyby te ręce się nie regenerowały tak często. Ja powiedziałem, że schodziłaby dużo dłużej. Miałem na myśli, że dużo szybciej nie schodziło. Dobra. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. 5. No bo teraz na pewno mam ją na jedno uderzenie. Tyle mi wystarczy wiedzieć. Pięć uderzeń później oddam mu. No, miałem takie przeczucie, że właśnie to się stanie. Nawet tak się dziś to. Dispel! I teraz raz. Dwa. Trzy. Cztery. Zniszczyć rękę. Cóż. Pięć. Przypadnie planowałem tutaj pomiędzy analogami. To jest możliwe. Nie wiem, czemu mój prawy analog ma tendencję do działania jak na przykład trójkąt, kwadrat, te przyciski. Możliwe, że to po prostu wina sprzętu jak takiego.
To już powiedziałem, że nie jest to jakaś wielka strata, której nie dam rady przeżyć. Jeżeli chodzi o tą furę oczywiście, nadawaną. Dobra. Nie jestem pewien. A przedrony zawsze ubezpieczony, zwłaszcza bazy z wąsowymi bossami. Nie, nie dispel, jeju! To już to schodzi, naprawdę. To teraz zobaczcie sobie, co było, gdybyście nie mieli Tristars. I musielibyście jeszcze na przykład manę regenerować, co pude. Co tam, Auron? O, daj mu! Dziękuję. Śmiesznie, bo gdy skąd ataku ktoś go zrobił. Ktoś tutaj, o super. Ktoś tutaj w tym parku albo Auron, albo Shinji. Shin drzwi. Dobra. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Drugi łatwo się pojawia. Jeden. Dwa. Nie padę, dopóki nie uzyskam pewności, że to ręce rzucają Judgment Day, a nie główne ciało, to nie ma zamiaru pozwolić mu dojść do sytuacji w game-owie. Ok, nie zawsze mogę coś snajtnąć, ale to by było niezgodne z duchem bonus bossów. Wolałem prawo najpierw dwa razy, tyle wiem. Cztery. Pięć. Wanda biegła. Takie strasznie ludzkie bym powiedział. Wyglądają praktycznie jakby to były ręce ludzkie, tylko że ogołocone ze skóry. No słowie, wyglądają jak takie typowe mięśnie. Nieś na później. Ta walka wciąż będzie trwać. Cóż, słyszałem naprawdę dużo o tym, że ta walka to jest jeden wielki maraton. Oczywiście nieporównywalny do Yarmata z Funaki, który ma 50 milionów HP. Ale wciąż nie jest to coś, co zejdzie na parę minut. Ej, choćby przez to. Z drugiej strony Yarmat jest w stanie redukować nasze obrażenia do 7000 maksimum. Więc na to ale podejrzewam, że może stoić naprawdę dużo dłużej. Trzeci, czwarty, czwarty i piąty. I to nie ma rąk, które trzeba cały czas niszczyć. Jeszcze trochę mi ich spotionów zabraknie. To dopiero będzie kreca. Ciekawe, ile ich mam. 59, nie jest każda. Jeżeli mam 59, to napadnie niedużo tych, których weszło. Okej. Okay. Było już 5 ciosów, z tego co pamiętam. O, druga ręka, super. Nie,
swoją majtę boską. Czy wierzę w potęgę swojej kalkulacji? Bo ja wiem. Tak, wierzę. Chociaż raz się nie zawiodłem. Tamta ręka została uderzona dwa razy. Raz trzeci. Czwarty. I piąty. I kolejny emulation. Co u nas nie przypada za jakimiś wielkimi maratonami? Takimi jak to walka. Wasza właśnie jest chyba ataków przeciwnika jest tak ograniczony, bo tak naprawdę widzimy w kółko dwa te same ataki. Immolation i wcześniej Obliteration. Dobra, to jest szef. Tym razem nie jestem pewien co do mojej kalkulacji. Aczkolwiek wydawało mi się, że mam piątkę. Już mniejszone. Ktoś nikt nie mówi, że walka będzie krótka, szybka i przyjemna. Gdybym wiedział mniej więcej ile mniejszy ma HP, to bym nawet mógł się pokusić o używanie overdrive'ów w odpowiednim momencie, ale tak to... Overdrive'y zajmują dużo dłużej, jeżeli chodzi o zużycie tu niż zwykłe hity, więc wolnie tylko ważne nie starczy mi tu na zniszczenie jego rąk pierwszego. Na uwierzchni nie zdarzało mi się przegrywać podejściach trudnych właśnie przez coś takiego. Piętko. O, zabrakło mi jednej tutaj, żeby podniszczyć podękę. O, ułożyło na mnie mega grawito. Fajnie, że mogę cokolwiek zrobić, bo moje postaci są tak odporne na statusy, że aż wcale. Ale tak się. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I pięć. Teraz bossa. Ważne, że rękę mam na jedno uderzenie w tej chwili. Ręka ma piątkę. To mnie w tej chwili najbardziej obchodzi. Poprągę. Dobra, to jest teraz. Zmieniesz. Dwa. Trzy. Cztery. I tym razem na pewno ma piątkę. Stale też będzie musiał rzucić dispela, ale... Oprócz tego... Walka idzie w miarę płynnie. Nie zdarzyło się w niej jeszcze nic, co by mnie jakoś specjalnie zaskoczyło. Tak na zasadzie, o cholera, co ja teraz zrobię. Dlatego mówię, że ta walka jest naprawdę schematyczna. Bo po prostu cały czas robimy w kółku to samo. No i zawsze moglibyśmy zrobić się mniej schematyczną i pić samego penance, ale... Oooo, mnie. Granitowanie ribbonów to nie jest rzecz, która mi się jakoś specjalnie marzy. Naprawdę. No super. Będą trzy. Z tego co widzę.
Ta walka trwa już 40 minut i wcale nie wygląda na to, że miała się skończyć w najbliższych paru minutach. Martwi mnie to. Naprawdę mnie to martwi. Trzy były, dobrze pamiętam? Chyba trzy. Właśnie, Dispel. Raz, czwarty. Piąty. Quick hit. Quick hit. Drugie łapko. Raz. Dwa. Wróć. Dwa. Na razie mamy dwa staki na jego lewej ręce. Tak, nazywam to stakami trochę za dużo przyduszenia do wszystkiego rodzaju MMO. Wiecie, to specjalistyczne są mniej swoje stakowanie debuffów trafi tam. Dwa mówiłem. Lecz się, Riku, lecz. Cztery. Pięć. Nawet nie wiem, ile on jeszcze panie ma HP. Filtruj mi to. Jest! Wreszcie! 42 minuty! Ponad! To jest chore! Aż 42 minuty na jednego cholernego bossa, to nie ma sensu! Ale ważne, że to już za nami. I największe wyzwanie Final Fantasy 10 jest już oficjalnie za nami. A pewnie dostaniemy z oczywistych powodów. Za to 25 zaś materii to głównie nagroda za niszczenie jego rąk, z tego co pamiętam. Bo każda ręka jest w stanie wyrzucić jedną nożną materię. Czy jakoś tak to było? No i przy okazji dostaliśmy genialne ramienniki dla Walki, jestem pewien. O, z Ibonem. To w sumie nie jest zły, muszę przyznać. To już oficjalne. Skończyłem Final Fantasy X. I nie będzie już nic, bo nie ma czego pokazywać. O tej pory spróbuję to chyba gdzieś zająć innymi rzeczami. To tak czasem jednak trzymaj się ciepło. Cześć!